Dzień dobry. Bardzo dziękuję Januszowi Kasakowi za nominację. Przeczytam fragment książki Madeleine Swan, Historia kotów. Ikona popkultury, najpopularniejszy bohater internetu, obiekt zbiorowej histerii kot. Koty były zwiastunami nieszczęścia i pupilami czarownic, zbawcami rolników i gospodarstw domowych. Z czarnych wyrabiano lek na ślepotę. Jeden został nawet oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedni je kochają, inni ich nienawidzą. Koty mają to gdzieś. Dawno, dawno temu, z dala od ludzi, żyła sobie na wolności mała pręgowana kotka o nieco wypłowiałym futerku. Troszczyła się o swoje kocięta, a wolny czas spędzała w towarzystwie młodych kocurów, które pojawiały się zawsze, gdy nadchodził dla niej okres rui i nierzadko zostawały na dłużej. Była mięsożerna, łapała myszy, jaszczurki, a nawet owady. Kilka tysięcy lat później wszystko zmieniło się nie do poznania. Ludzie zaczęli przyjmować pod swój dach jej potomstwo, karmić je i zabawiać. Polowania odeszły w zapomnienie. Koty spożywały odtąd wystawne posiłki serwowane z puszek i saszetek. To ludzie musieli ruszyć na łowy do supermarketów i czym prędzej dostarczyć przysmaki czekającym w domu ulubieńcom. Porzuciwszy legowiska w spróchniałych pniach, na skałach czy nasypach, koty rozgościły się w miękkich łóżkach i często oddawały się rozkosznym drzemkom na specjalnie przygotowanych puszystych leżankach. Zimą ludzie ogrzewali dla nich domy, a latem włączali klimatyzację, aby kotom nie doskwierał upał. Zwierzęta te zaczęły występować w przeróżnych kolorach. Pojawiły się czarne, białe, rude, szylkretowe i wiele innych. Skończyło się miauczenie i kopulacja pod gołym niebem z przygodnymi kocurami. Potomstwo naszej kotki poddane kastracji lub sterylizacji nie miało już młodych, a jeśli miało, działo się tak wyłącznie na skutek ostrożnie prowadzonych romansów i małżeństw aranżowanych przez zatroskanych opiekunów po wnikliwej analizie rodowodu. Jak do tego doszło? Powyższa żartobliwa opowiastka zdradza kilka ważnych wydarzeń z kociej historii. Kreśli niezwykły obraz kocich wzlotów i upadków na przestrzeni dziejów. Przedstawia losy tych szczególnych przedstawicieli gatunku, którzy przedostali się do ludzkich zapisków, literatury, historii, a nawet działań wojennych. Gdy psy zbliżyły się do człowieka, zaczęły się koło niego kręcić i zjadać po nim śmieci. Wkrótce podjęły pracę zarobkową, wykonując rozkazy, pomagając człowiekowi w polowaniach i pilnując osiedli. Stały się nie tylko najlepszymi przyjaciółmi człowieka, lecz także jego posłusznymi pomocnikami. Z kolei kotom coś takiego nawet przez myśl nie przeszło. Zwierzęta te zachowały niezależność. Owszem, wkroczyły w towarzystwo ludzi, by zająć się łapaniem szczurów i myszy biegających między śmieciami to tu, to tam. To prawda. Pomagały chronić zapasy zboża przed gryzoniami, polując na nią, gdy człowiek zaczął trudnić się rolnictwem. Mimo to nigdy, przenigdy nie wykonywały rozkazów tak jak psy. Można by raczej powiedzieć, że korzystały z uroków ludzkiego towarzystwa, nie dając się przy tym wykorzystywać jak wiele innych zwierząt domowych. Oczywiście część kotów objęła na wpół oficjalne posady w rolnictwie, browarnictwie, administracji państwowej i na poczcie. Niniejsza książka zawiera historię kilku kotów pracujących. Jednak większość zwierząt tego gatunku skupiła się na pełnieniu roli prawdziwego pupila. Nie ma się więc co dziwić, że już na początku tego wieku mało kto w Europie lub Stanach Zjednoczonych nalegał, by kot zarabiał na życie, łapiąc myszy. Współczesne koty różnią się od współczesnych psów tym, że nie słuchają ludzi i nie znoszą pracować w grupie. Nie ma ani kotów śledczych, ani policyjnych, ani kotów przewodników. Równie trudno znaleźć koty obronne, jeśli takie w ogóle istnieją. Próby wyszkolenia ich w tym kierunku spełzły na niczym. Według kociego rozumowania obowiązkiem kota jest łaskawie brać to, co daje człowiek, a obowiązkiem tego drugiego sumiennie składać przed kotem ofiary. Nominuję do czytania Anię Słowy, Anię Superson i Kasię Kokoszkę-Wryczę. Dziękuję.